Radio Pryzmat. Buch Travel. W środę od 18:00. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patrycja Domańska, a dzisiaj moim gościem jest pani dr Maria Lankusz-Mróz, podróżniczka, pracowniczka Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. I dzisiaj porozmawiamy o Borneo. Dość odległym kraju, myślę, ale jakże ciekawym pod względem fauny i flory. Chciałabym zapytać po pierwsze, może nie zapytam dlaczego Borneo, tylko jaki był cel wyprawy? No, dzień dobry Państwu. Ta wyprawa odbyła się no, już ponad rok temu, jesienią 2017 roku. Wybrało się na nią grupka przyrodników właśnie zajmujących się zarówno botaniką, jak i paru zoologów. No, chcieliśmy po prostu zobaczyć, jak te rośliny i zwierzęta, z którymi się stykamy właśnie tylko w ogrodach botanicznych albo zoologicznych, jak one wyglądają w naturze, gdzie żyją, w jakich warunkach, no i trochę zakosztować właśnie tych tropikalnych klimatów. Przyjechali Państwo na wyspę i zwiedzali Państwo, trzeba powiedzieć, że głównie część malezyjską, prawda? Bo Borneo to jest wyspa, trzecia pod względem wielkości na świecie. Jest podzielona na trzy, leży na terenie trzech krajów, czyli Indonezji, Malezji. No i takie maleńkie państewko Brunei jeszcze tam jest, a najbogatsze z tych trzech. Z tego co wiem, pani była głównie w części malezyjskiej, prawda? Tak, tak. Myśmy przylecieli do Malezji, do Kuala Lumpur dokładnie, do stolicy Malezji, która znajduje się na Półwyspie Malajskim, no i stamtąd samolotem na wyspę, na część malezyjską. Borneo to malezyjskie, to są dwie prowincje, Sarawak i Sabah. Sarawak bardziej na południu, Sabah bardziej na północy. No i właśnie w prowincji Sarawak były te najciekawsze parki narodowe, które zwiedzaliśmy. Co w tych parkach zobaczyli Państwo? No to są takie typowe tropikalne lasy deszczowe, jeszcze zachowane na tej wyspie. Może już na niezbyt wielkiej powierzchni, ale są i w tej chwili utworzono tam kilka parków narodowych, rezerwatów właśnie w celu uchronienia tej tropikalnej flory, no i fauny, która tam żyje. Z tego co wiem, odwiedziła pani park Mulu, na terenie którego jest dużo jaskiń, największych na świecie, i jaskinie Deer Cave. Tak, Park Mulu to jest jeden z najciekawszych parków na Borneo, założony w 1974 roku, więc nie tak dawno może. Znajduje się na liście UNESCO, także bardzo cenne zbiorowiska flory i fauny, ale oprócz tego właśnie jest tam cały system jaskiń, bardzo ciekawy. Jeden właściwie z największych na świecie systemów jaskiniowych. Tam mamy wapienne skały, liczne zjawiska krasowe i stąd właśnie te jaskinie się wzięły. A jaskinia Deer Cave jest, jak mówią, największym pasażem jaskiniowym na świecie. To znaczy, ona ma długości około 2 km, szerokość, o ile pamiętam, jest ponad 100 kilkanaście metrów, a wysokość nawet do 130-140, a więc ogromna, ogromna jaskinia. A dlaczego Deer Cave? Jaskinia jelenia inaczej. Otóż tamtejszy gatunek jeleni tam sobie lubił przebywać. One sobie tam lizały skały, na których słone były wykwity. No i stąd właśnie ta nazwa. No ale jak tam ludzie zaczęli zaglądać, to jelenie się ponoć wyniosły. Oprócz tego jest tam też zbiorowisko nietoperzy. Tak, no jest to właśnie miejsce nocowania i życia nietoperzy. Naliczono ich tam co najmniej milion, a nawet więcej. Trudno sobie to w ogóle wyobrazić. Jaskinia jest tak wysoka, że mimo że jest troszkę oświetlona, tych nietoperzy w ogóle nie widać. One się gdzieś tam kłębią nad głowami, natomiast bardzo dobrze widać to, co one wydalają z siebie. To znaczy całe dno jaskini pokryte jest nietoperzym guanem. No i trzeba uważać, nie zadzierać głowy nieostrożnie do góry. No ale one tam w ciągu dnia przebywają, natomiast wieczorem wylatują masowo na łowy. I to jest całe widowisko.
zbudowane są takie specjalne trybuny nawet u wylotu jaskini, żeby można to było obserwować. No bo proszę sobie wyobrazić, ten milion czy więcej nietoperzy wylatujących z jaskini o zmierzchu, no trwa to i tak koło godziny, nim one wszystkie się stamtąd przepchają jakoś, no ale jest to właśnie bardzo ciekawe, bo to wygląda jak takie chmury, jak takie ciemne chmury albo słupy dymu, coś takiego, bo one takimi właśnie gromadami wylatują. Z tego co czytałam, tam jest bardzo rozwinięty, powiedzmy, mini ekosystem w tej jaskini, ponieważ na górze są nietoperze, a na dole jest podobno kilkaset rodzajów, znaczy gatunków owadów. Tak, no, które... no to, te owady właśnie się żywią tym, co nietoperze wydalają, więc tam nasz kolega zajmujący się troszkę owadami i różnymi takimi zwierzętami niższymi pokazywał nam właśnie tam i larwy, które tam sobie w tym bardzo dobrze radzą, no i różne inne stworzenia. Także no jak wszelkie ekosystemy przyrodnicze, jest to jakiś zamknięty ekosystem, gdzie jedni korzystają z tego, co drudzy wyprodukują. W ogóle na terenie całego Borneo mamy, jeżeli popatrzymy sobie na faunę, to jest ona bardzo rozwinięta, chyba najbardziej na świecie. Niezbadana. No, w każdym bądź razie, jeśli chodzi o bogactwo fauny, no to mamy tutaj ponad 200 gatunków ssaków na przykład. Nie potrafimy wymienić nawet kilkunastu, prawda? Tam jest ponad 200 gatunków. Mamy tam ponad 400 gatunków ptaków. Mamy tam 100 gatunków płazów. Także bardzo, bardzo bogata fauna. I jest tam dużo gatunków tak zwanych endemicznych. Czyli endemitów, czyli gatunków, które występują tylko w danym określonym miejscu. Tutaj konkretnie na Borneo, ewentualnie Borneo Sumatra. W każdym bądź razie jedne mają bardziej ograniczony zasięg, drugie trochę większy. No ale to jest i ciekawostką, i jednocześnie wielkim takim wartościowym faktem, że tam tyle tych zwierząt endemicznych jest. Przejdźmy może teraz do nosaczy, bo to też jest jako gatunek endemiczny. One się znajdują w parku Bako. Tak, to jest z kolei taki bardzo mały park, ma tylko 27 km kwadratowych, ale najstarszy w Sarawaku, założony w 1957 roku. I tam właśnie na tej niewielkiej powierzchni można zobaczyć również bardzo wiele gatunków endemicznych. Niewątpliwie największą atrakcją są właśnie małpy nosacze. Te małpy charakteryzują się właśnie samce długimi nosami. Ponoć pomaga im to w chłodzeniu całego organizmu. No a niewątpliwie jest też atutem samca. Im dłuższy nos, tym się bardziej podoba samiczce. Także oczywiście gra to tu też rolę. Czy samiec jest przystojny w jej pojęciu. No i można ich tam zobaczyć stosunkowo najwięcej. I około 150 chyba osobników jest na terenie tego parku. I one są tak w miarę oswojone z człowiekiem, to znaczy ignorują go kompletnie, totalnie. I gdzieś się tam na drzewach w okolicy, na przykład dyrekcji parku i głównego budynku, gdzie jest muzeum parkowe, tam się kręcą i pożywiają, także można je czasem z bardzo bliska obserwować. Czy to jest na przykład tak, że można podejść po prostu do nich bezpośrednio, czy są jakaś jest odległość, którą trzeba zachować? Czy to jest taki otwarty park? To znaczy park jest otwarty, oczywiście nie ma żadnych ograniczeń, no ale one przeważnie albo są wysoko w koronach drzew, ale bywa też, no najbliżej to może 3 metry ode mnie była taka małpa, właśnie samiec, który żywił się młodymi liśćmi paproci. Tam jest taka paproć tak zwana epifityczna, czyli rosnąca na drzewach. Nazywa się zanokcica gniazdowa, bo tworzy takie gniazda z liści. No i on sobie siedział na takim gnieździe właśnie paprociowym i obgryzał ze smakiem młode liście. No i zupełnie mu nie przeszkadzało, że nas tam z 5 czy 6 osób z aparatami właśnie odległości tych 2-3 metrów od niego było. Zjadł sobie, poobgryzał troszkę i potem majestatycznie się oddalił. Ale na pewno nie należy ich drażnić, zaczepiać, no bo wtedy reakcja może być różna. Są tam jeszcze jakieś inne endemiczne gatunki w tym parku, czy może jeżeli chodzi o rośliny? No, tam na przykład mamy bardzo ciekawe rośliny, o które zawsze u nas w ogrodzie młodzież pyta, czyli rośliny mięsożerne. To jest jeden z parków, gdzie występuje ich bardzo wiele. Tam są takie płaskowyże, skaliste, gdzie gleba jest zdecydowanie bardziej uboga. Nie ma tam dżungli takiej typowej, tylko zbiorowisko krzewów. No i po tych krzewach na przykład wspinają się dzbaneczniki.
Pewnie każdy wie, co to jest zbanecznik, bo to takie najbardziej znane mięsożerne rośliny, które z blaszek liściowych tworzą takie dzbanki, pułapki, do których właśnie wpadają różne zwierzęta. I tam tych gatunków jest kilkanaście, część z nich właśnie to są gatunki endemiczne, które tylko tam występują. W innym parku, Semengo, mamy, to jest park dla orangutanów. Tak, to znaczy tam jest takie Centrum Rehabilitacji Orangutanów, to się tak nazywa. Takie centra są bodajże cztery na Borneo nawet, ale w tym ponoć warunki są najbardziej zbliżone do naturalnych i jakoś najbliżej można te małpy obserwować. Tam są osobniki, które na przykład zostały uratowane gdzieś tam z niewoli, gdzieś tam właśnie pokrzywdzone, czy które straciły matki wskutek polowań. No teraz nie wolno już polować na orangutany, ponoć grozi za to dożywotnie więzienie, więc jest, no ale mimo wszystko wiadomo, że zawsze są tacy, którzy to robią. I więc te młode tam się także wychowują. One żyją praktycznie na wolności w tej dżungli. Z tym, że jest to mały skrawek dżungli, niestety, więc są dokarmiane. Dwa razy dziennie, rano o 9, bodajże o 14 czy 15, wykłada się dla nich jedzenie na takich specjalnych platformach. No i one przychodzą, albo nie, ale często przychodzą i turyści oczywiście tylko wtedy są wpuszczani na tą godzinę i mogą je obserwować, jak się pożywiają. Właśnie i obserwować w ogóle ich zachowanie, bo tam przychodzą matki z młodymi orangutaniątkami, a taki młody kilka lat jest przy matce, no i takie dosyć psotne nawet niektóre, czy tam dostojny stary samiec, który sobie tam na osobności spożywa to, co dostał. Głównie to są oczywiście owoce różnego rodzaju, a są to małpy, które nie schodzą na ziemię, praktycznie życie spędzają na drzewach, więc mają specjalne liny przymocowane do koron drzew i sprowadzające je na platformę, na której wykłada się to jedzenie. I to też jest ciekawe patrzeć, jak one tam po tych linach sobie właśnie baraszkują. Będąc na slajdowisku właśnie o Borneo, które pani prowadziła, widziałam zdjęcia, na których wieczorem wychodzili państwo całą grupą i robili zdjęcia różnym małym owadom, coś większym. Czy nie bali się państwo? Znaczy tak, troszkę się baliśmy, bo nie jest to całkiem bezpieczny las, no ale mieliśmy przewodniczkę doświadczoną, która nas prowadziła, ale rzeczywiście trzeba uważać, bo nie wszystkie stworzenia są przyjazne człowiekowi. Na przykład można tam trafić na skorpiona, można trafić na jadowitego węża, można trafić na pijawki, które są bardzo nieprzyjemne. No, ale też nocą można zobaczyć właśnie bardzo wiele ciekawych owadów, płazów, które prowadzą nocny tryb życia. A czy to była taka ścieżka tak przez dżunglę, czy raczej zrobiona właśnie bardziej pod turystów? To znaczy, to były ścieżki takie bardziej turystyczne właśnie, no bo w nocy nie byłoby bezpiecznie się całkiem na dziko przez dżunglę przedzierać. Na przykład w parku Bako to są nawet drewniane kładki, po których się chodzi. Częściowo też poza, ale z przewodnikiem parkowym, także to było bezpieczne. A jednocześnie on wiedział, na co patrzeć i gdzie znaleźć coś ciekawego, bo my to jak te dzieci we mgle nie wiedzielibyśmy w ogóle, gdzie szukać jakichś zwierząt. A on nam pokazywał bardzo ciekawe stworzenia. Bo państwo nocowali też przy dżungli praktycznie. Tak, nocowaliśmy praktycznie w dżungli. Zarówno w parku Kubach na przykład, w którym też byliśmy. Tam są takie schroniska, chaty dla turystów, które są w samej dżungli. Także jak śpi się w nocy na przykład, jest bardzo gorąco, więc okna otwarte. W oknach są siatki ze względu na moskity i różne inne insekty. No i ta dżungla całą noc właściwie żyje. I jest tam strasznie głośno przez całą noc, bo tam się odzywają żaby, odzywają się różne owady najróżniejszymi głosami, najdziwniejszymi i praktycznie no to nie można spać przy tym, ale z drugiej strony jest to właśnie taka piękna muzyka dżungli. Trochę może przerażające, czy raczej nie? Przerażające nie, bo to są właśnie, no tam nie są to jakieś drapieżne zwierzęta wydające jakieś straszne ryki, ale muszę powiedzieć, że te drobne owady i żabki czasem takie tony wydają, na przykład sobie można wyobrazić, że ktoś piłą spalinową coś tnie w lesie. A to po prostu jest odgłos owada, ale naprawdę autentycznie tak głośny. Albo czajnik z gwizdkiem, o takie coś, jakby się woda gotowała i gwizdał czajnik. Więc cała mieszanina takich dziwnych dźwięków.
Ale jest to bardzo, bardzo ciekawe. Te domki były wybudowane na podstawie domów, powiedzmy, tubylców? Nie, to, nawet nie. Słyszałam, że jest tam właśnie na terenie tej malezyjskiej części, w którymś parku, taki skansen, w którym są właśnie zbudowane różne drewniane domy i każdy z nich jest, powiedzmy, jakby innego plemienia, może tak. No to, ale to jest skansen, to nie są domy dla turystów, tylko niedaleko miejscowości Kuching, czyli stolicy Sarawaku, jest taki skansen, gdzie pokazana jest właśnie i budownictwo, i kultura, i zwyczaje tych ludów. Tam kilkanaście plemion żyło na Borneo i każde z nich troszkę inne miało obyczaje. Jedni budowali domy gdzieś nad rzekami, jedni budowali gdzieś na palach u wybrzeży. Jest też taki lud Penan, który był koczowniczy, więc tylko takie chatki biedne budowali, no bo przenosili się co chwila z miejsca na miejsce. Jedni budowali tak zwane długie domy, gdzie było do 100 pomieszczeń na przykład, które służyły jako sypialnie, a cała reszta życia odbywała się wspólnie, jakby na długim korytarzu. No albo okrągłe, na przykład okrągłe chaty. Wszystko to przeważnie na palach, żeby no i było bezpieczniej i nie było mokro, i zwłaszcza na wybrzeżach czy w dolinach rzek, no to wiadomo, że to właśnie chroni przed deszczem, przed wilgocią. I przejdźmy może teraz do flory. Tak, flora to są rośliny po prostu. A flora Borneo jest bardzo bogata. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o liczbę gatunków, to przewyższa w zasadzie liczbę gatunków, które występują na przykład w całej Afryce. Takie maleńkie Borneo, te 750 tysięcy kilometrów kwadratowych zaledwie, a bogactwo flory jest takie jak w Afryce. Na przykład na jednym hektarze można zobaczyć takiego lasu borneańskiego do paru nawet tysięcy gatunków drzew. Tam w ogóle występuje około 3000 gatunków drzew i można je zobaczyć w jednym takim na przykład parku narodowym. Jeśli chodzi o palmy, palm na świecie jest około 2000 gatunków, z czego tam występuje około 300 czy 400 gatunków, więc też mamy jedno z najbogatszych zbiorowisk właśnie palmowych, jakby to można określić. Myślę, że warto też zatrzymać się przy raflezji. No, to jest ciekawostka, bo to jest największy kwiat świata, ale mało tego, że największy, to strasznie dziwny, bo raflezja jest pasożytem, czyli ta roślina w ogóle nie ma korzeni, ani pędów, ani liści. Ona sobie pasożytuje na takim pnączu, które się nazywa tetrastigma, jedno z pnączy takich dużych i potężnych, które po prostu jest w stanie też wyżywić takiego pasożyta, a tetrastigma sobie tam zapuszcza tylko jakieś tam swoje wypustki takie, którymi się odżywia, powiedzmy tak to można określić, a na zewnątrz tylko od czasu raz na parę lat wytwarza olbrzymi kwiat. Ten kwiat z pąka rozwija się 8-9 miesięcy, więc strasznie długo. Wygląda wtedy jak taka główka kapusty. No ale w końcu się rozwija. Kwitnie potem tylko 7 czy 8 dni, no ale ma średnicę do 1 metra, wagę do 10 kg, proszę sobie wyobrazić coś takiego na dnie lasu, kolor taki różowy, mięsny powiedziałabym, ponieważ zapylony jest przez muchówki, które lecą do niej, a zapach też wydziela taki psującego się mięska albo psującej się ryby, w związku z czym te muchy tam sobie właśnie bardzo chętnie wlatują. Strasznie dziwny i oryginalny kwiat. No i oczywiście całe wycieczki turystów ciągną w te strony i do tych rezerwatów, gdzie można ją zobaczyć. No ale trzeba mieć szczęście, bo kwitną rzadko, a nie ma ich za wiele. Teraz bym chciała zapytać, jak wyglądają te ścieżki, którymi chodzimy? Bo już możemy sobie mniej więcej wyobrazić, powiedzmy, to, co nas otacza, ale samą ta trasa. No właśnie, trzeba powiedzieć, że te wyprawy po dżunglach Borneo to jest jednak element przygody. Człowiek się czuje takim trochę eksploratorem, bo oczywiście część ścieżek jest przygotowana tak, że nawet niepełnosprawny może tam przejechać na wózku. Są podesty izolujące od podłoża i wygodne, i gładkie, i z poręczami. No ale część ścieżek jest taka całkiem dzika. Na przykład w parku Bako, żeby się dostać na płaskowyż, na którym rosną rośliny mięsożerne, no to trzeba się wspinać po dość stromym zboczu wśród splątanych lian, korzeni. Szczególnie po deszczu to wszystko jest śliskie, mokre.
Często nawet są jakieś tam do pomocy jakieś drabinki, jakieś poręcze, ale na przykład trzeba uważać, bo na takiej poręczy, jak się ktoś nieopatrznie złapie za nią, tam może na przykład siedzieć skorpion. No, albo też na przykład krab słodkowodny, co się przydarzyło naszej koleżance, właśnie złapała za poręcz, a tam siedział na szczęście tylko krab. No, trzeba uważać, bo gdzieś tam może zwinięty zielony wąż sobie leżeć na gałęzi, czy odpoczywać. I to są węże bardzo jadowite, z rodziny żmijowatych, ale one nie są oczywiście agresywne, natomiast tak zlewają się z otoczeniem, że tak samo bez pomocy przewodnika pierwszego węża w ogóle ja bym w ogóle go nie zauważyła, bo był zupełnie w kolorze liści. I był tuż przy ścieżce w parku, tam gdzie szliśmy sobie do domku, w którym mieszkaliśmy, ale przewodnik powiedział, że on już tam jakieś 2 tygodnie właśnie tkwi, bo jest najedzony i nie przeszkadza mu, że naokoło chodzą ludzie. Brno oprócz lasów jest też znane z rafy koralowej. Czy udało się pani zobaczyć tą rafę? Tak, tam są bardzo piękne rafy koralowe wzdłuż wybrzeży. No to jest Morze Południowochińskie, bardzo ciepłe. Jest tam kilka niewielkich wysp naokoło głównej wyspy Borneo. No i tam te rafy na niektórych wyspach są dosłownie w zasięgu ręki, czyli wchodzi się na plaży do wody i po przejściu kilkunastu metrów już jest rafa koralowa. Wystarczy mieć rurkę, maskę, położyć się nad rafą i można oglądać przepiękne, kolorowe ryby. No i oczywiście różne gatunki korali. A organizowane są też takie wyprawy łodzią gdzieś troszkę dalej w morze i gdzieś tam właśnie nad rafą można wskoczyć sobie do wody i te rafy oglądać i dosłownie wtedy pływa się wśród pięknych, kolorowych ryb. Można oglądać, ale nie można zbierać, bo są pod ochroną. No oczywiście, no to praktycznie i rafa koralowa, koralowce, to wszystko jest chronione i w takiej tropikalnej dżungli, szczególnie w parku narodowym, wszystkie rośliny są pod ochroną. No a już na pewno takie jak storczyki, czy jak rośliny mięsożerne. No i trzeba pamiętać, że tego wszystkiego stamtąd wywozić nie wolno, nie tylko zrywać albo odłamywać kawałków koralowców. Nie wolno tego wywozić, nie wolno nawet zbierać takich kawałków koralowców na plaży, które już są właściwie martwe. Ale to wszystko jest zabronione i później na granicy można mieć duże kłopoty. Także raczej aparat fotograficzny, podziwianie, patrzenie, ale nie wywożenie stamtąd. A co by się mogło stać, jeżeli spróbowalibyśmy na przykład zerwać? Czy tam są jakieś, nie wiem, jest jakaś ochrona tego parku, która chodzi, no w tych parkach na przykład w każdym był regulamin i tam za zrywanie roślin, czy właśnie jakieś zabijanie zwierząt, czy drobnych zwierząt, chwytanie, czy cokolwiek, były podane bardzo wysokie kary i bardzo duże kary więzienia. Tak jak mówiłam, za zabicie orangutana grozi dożywocie, także wcale tam nie ma żartów. Już teraz bardzo dbają o to, żeby turyści, bo oczywiście są bardzo pożądani, bo przynoszą pieniążki, ale żeby nie niszczyli przyrody. No i może nie tylko turyści, może bardziej też tubelcy, którzy to dla zysku, czy dla chęci posiadania. No nawet młode orangutany bardzo chętnie hodowano w domach, bardzo były modne, a w tej chwili nie wolno ich oczywiście zabierać z natury. Będąc już tam na miejscu, znaczy, czy turysta musi się przygotowywać na jakiś taki, powiedzmy, nazwijmy to straszny hardcore, czy raczej można tam na przykład, nie, są normalne sklepy, czy... No ze sklepami to gorzej, to znaczy oczywiście w miastach tak, no w ogóle Azja mnie zaskoczyła, ale musiałam przyznać, że cywilizacyjnie te miasta główne, no to naprawdę stoją bardzo wysoko. No już nie wspominając o Singapurze, który jest na pewno 100 lat przed nami już, do przodu, ale w tych dżunglach, no to trzeba, w niektórych trzeba mieć własny prowiant, który się kupuje w marketach, tak jak u nas, więc nie ma problemu, no ale trzeba się zaopatrzyć i trzeba sobie na przykład samemu gotować tam w tych schroniskach, także, no ale to też jest sympatyczne zresztą. No a jeśli chodzi o wycieczki, można wybrać łatwe, a można wybrać trudniejsze, takie, które wymagają już kondycji i więcej siły, no i szlaki bezpieczniejsze, tam gdzie niegdzie nawet i w sandałkach chodzili turyści,
ale na tych szlakach takich bardziej w dżungli. Myśmy mieli buty specjalne kupione, takie powyżej kostek, spodnie oczywiście długie do tego, koszulę z długim rękawem, żeby nam coś tam właśnie nas nie ugryzło, nie spadło. Co i tak nie zapobiegło temu, że trochę pijawek nas zaatakowało. Także przygody z pijawkami też były. I one spadały bezpośrednio z drzew? One spadają z drzewa, tak. Polują właśnie na przechodzących. I można ją znaleźć na ręce, a można gdzieś na brzuchu, bo one się bardzo zgrabnie wciskają gdzieś tam właśnie w odzież. Czyli generalnie na Borneo każdy znajdzie coś dla siebie. No i tak. Łatwe i trudne ścieżki. Tak, może łatwe, może znaleźć przygodę też, jeśli chce właśnie. I trudniejsze są takie parki, gdzie trzeba się powspinać po skałach, żeby zdobyć jakiś szczyt czy dojść gdzieś. Dziękuję Pani bardzo za podzielenie się z nami relacją ze swojej podróży. Była z Państwem Pani Maria, dr Maria Lankosz-Mróz, czyli pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Patrycja Domańska. Dziękuję bardzo.